Wszyscy pamiętamy zapewne pierwsze spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie, gdy witając się z młodzieżą, właściwie zaskoczył wszystkich, wspominając postać Maćka Cieśli, projektanta, grafika z Krakowa, który ostatnio bardzo zaangażował się w pracę w komitecie organizacyjnym przygotowującym Światowe Dni Młodzieży. No, wspomniał, że niestety Maciek nie doczekał tych spotkań. No, dało nam to wszystkim do myślenia. Potem w internecie można było znaleźć wiele artykułów opisujących jego życie, jego postawę. Jest też piękny filmik, który Maciek nakręcił już w tym roku, będąc po chemii, bez włosów. Ale jego postawa, jego słowa były takie bardzo, bardzo krzepiące. Mnie zachwycił jego jakby humor, jego podejście do swojej sytuacji, takie pełne, powiedzmy, nadziei, pełne pozytywnego myślenia. Na pewno to był świetny człowiek, chociaż oczywiście nie poznałem go. Właściwie stał się niezwykle popularny na świecie poprzez to właśnie, że sam papież o nim wtedy wspomniał. I jakież było moje zdziwienie, gdy w jednym z artykułów wyczytałem, że co prawda on mieszkał teraz w Krakowie, ale pochodził z Katowic i został pochowany tu u nas w Katowicach na cmentarzu na Józefowskiej. Jak się dowiaduje, sam pogrzeb odbył się w drugiej części Katowic południowej, w Piotrowicach, w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Natomiast sam grób Maćka znajduje się na cmentarzu przy ulicy Józefowskiej. Cmentarz ten, parafia ostatnio cieszy się ładnie odnowionymi alejkami. Ładny, zadbany cmentarz. Jesteśmy za główną kapliczką na głównej osi. I właśnie tu znajduje się grób tego niezwykłego faceta, Maćka Cieśli. Myślę, że wielu z was o nim wie, wielu z was zainspirował. Być może nie wszyscy będą w stanie tutaj być, a może chcieliby wiedzieć, gdzie tak właściwie on spoczywa. Dlatego dla was wszystkich, dla organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodzieży, ten krótki filmik to właśnie miejsce spoczynku Maćka Szymona Cieśli. Spoczywaj w pokoju.